nietoperz. Żaby potrafią bardzo wysoko skakać, ale nietoperze potrafią się wzbić w powietrze i złapać. Rysy też bardzo pięknie i wysoko się wzwijają i spadają na cztery łapy. Często sami wskakują na swoją ofiarę, łapią ją i pożerają. Łapią ją w swoje szponki i dopiero wtedy pożerają. Ale super. Właśnie zjadłem super obiadek. A, szkoda, że nie przyszłeś. No. Było sobie jajko. Nagle na łące pojawił się motyl. Przeciął wysoko, z jednej strony jajka na drugą. Zastanawiał się, czy to może jest moje jajko? Nie przypomnę sobie, żebym zostawił jajka w tym miejscu. Potem pojawił się właśnie. O, moje chyba są mniejsze i bardziej kwadratowe. To na pewno nie moje. Ojej, jakie malutkie jajeczko, to chyba opada. Zmienia się motyl i... Ale którego? W tym świecie na dnie leżały jakieś małże, a w wodzie pływały butelki. Nagle przyleciał, przypłynął właściwie jesion.
Ej, co robisz? Szukasz tu jakiegoś jedzenia? Myślisz, że znajdziesz tu jakiegoś ślimaka? Znaczy nie, to dlatego, że sobie małże szczeruje i budelce pulają. O nie, zwalone drzewo. Próbuję je przeskoczyć. Jej, przeskoczyłem. Człowiek nucąc przyszedł, aby ściąć drzewo. Będzie się drzewo udać będzie. Dzień później przychodzi przerażony ryś i mówi. Zastanów się. Człowiek jest na końcu układu pokarmowego. To on zarządza światem. Czy chcesz, aby się tak stało? Czy chcesz, żeby zwierzęta wyginęły? Zastanów się. Traktor.